Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przygotowujemy się do dobrego przeżycia świąt paschalnych. W Ewangelii według świętego Łukasza, w 10 rozdziale, słyszymy pytanie uczonego w prawie skierowane do Jezusa. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus odpowiada pytaniem. Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrze odpowiedziałeś, to czynia będzie żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł. I następuje przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. W tej przypowieści na pytanie uczonego w prawie, kto jest moim bliźnim, Jezus odpowiada. Nie pytaj, kto jest twoim bliźnim, ty bądź bliźnim. A być bliźnim to znaczy kochać, to znaczy okazywać miłość miłosierną. W przypowieści pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, ale jeszcze rany mu zadali, zostawiwszy na pół marłego deszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin wędrując przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając się oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł, miej o nim staranie, a jeżeli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział, ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń. Podobnie, oto słowo Pańskie. Ta Jezusowa przypowieść ma sens moralny. Pan Jezus odpowiada na pytanie uczonego w prawie, kto jest moim bliźnim i określa, co to znaczy być bliźnim. Być bliźnim to powołanie do miłości, miłości miłosiernej. A wzorem postawy miłosiernej w owej przypowieści jest postawa Samarytanina, który wzruszył się w sercu, widząc nieszczęście napadniętego przez zbójców podróżnego. Podszedł do niego, obmył jego rany, a następnie wsadził na swoje bydle, zawiózł do gospody, tam go pielęgnował i prosił następnie gospodarza gospody, miej o nim staranie. Jeżeli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Oprócz sensu moralnego, w tej przypowieści zawiera się sens alegoryczny, duchowy, religijny. Pewien człowiek oznacza każdego, kto grzeszy. Oznacza również całą ludzkość, która przed przyjściem Chrystusa była na drodze grzechu, niezdolna do tego, aby zawrócić się, aby nawrócić się, aby z grzechu powstać. Pewien człowiek może oznaczać narody, można oznaczać nasz naród. Jerozolima duchowo i etymologicznie znaczy miasto Bożego pokoju. Natomiast Jerycho etymologicznie znaczy miasto księżyca. Można to rozumieć jako miasto grzechu. Pamiętamy, że Izraelici po przejściu przez Morze Czerwone i pustynię, a przed wejściem do ziemi Kanaan, musieli zdobyć Jerycho. Kapłani okrążali mury Jerycha i za pomocą trąb jerychońskich doprowadzili do tego, iż mury się rozpadły. Izraelici mogli Jerycho zdobyć pod wodzą Jozuego i dopiero potem wejść do ziemi obiecanej, ziemi Kanaan. Czyli warunkiem
wyzwolenia, zrzucenia z siebie hańby egipskiej jest zdobycie Jerycha. Trąby jerychońskie oznaczają potęgę modlitwy po to, żeby pokonać Jerycho, trzeba odwołać się do mocy Bożej, a czynimy to wtedy, gdy modlimy się do Boga. Czyli ów człowiek, który opuścił Jerozolimę, a szedł do Jerycha, oznacza każdego, kto wchodzi na drogę grzechu, oznacza też całą grzeszną ludzkość. Zbójcy oznaczają złe duchy, czy też ludzi, którzy diabłu służą. Zbójcy okazują swoją skuteczną wrogość wobec podróżnego, czyli kto idzie drogą grzechu, prędzej czy później doświadcza wrogości, nienawiści zbójców, złych duchów, a także ludzi, którzy diabłu służą, obdzierają go, zadają mu rany, zostawiając na pół umarłego, odchodzą obojętni na dalszy jego los, niech umrze. Gdy pewien kapłan, rodak owego mieszkańca Jerozolimy, który wpadł w ręce zbójców, szedł ową drogą, zobaczył go i minął, czyli okazał swoją obojętność wobec ludzkiego nieszczęścia, chociaż powinien był przy tym człowieku się zatrzymać i jakoś jemu pomóc. Podobnie postąpił Lewita. Też zobaczył, ale minął. Jest to wyraz obojętności, braku miłosierdzia, chociaż ze strony rodaków ów umierający podróżny mógł był spodziewać się pomocy. Postawa owych kapłana i lewity wyraża pewną bezsilność starego prawa wobec grzeszności ludzkiej, czy szerzej wobec sytuacji grzechu, w której cała ludzkość się wówczas znalazła, poddana sile zła, złych duchów i złych ludzi. I dopiero pewien Samarytanin, wędrując, przyszedł na to miejsce. U Samarytanin w przypowieści oznacza samego Jezusa Chrystusa. Przychodzi z daleka, przychodzi z nieba i wędrując przez ziemię widzi całą grzeszną ludzkość, widzi każdego grzesznika, wzrusza się głęboko, podchodzi, opatruje rany, zalewając się oliwą i winem. Oliwa i wino oznaczają tutaj sakramenty, które przyjmujemy w Kościele. To, iż Samarytanin sadza owego nieszczęśnika na swoje bydle, wiezie go do gospody i tam pielęgnuje, oznacza powierzenie przez miłosiernego Samarytanina owego poranionego podróżnego w wspólnocie. W tej wspólnocie gospoda wyobraża Kościół, czy szerszą wspólnotę Kościoła, czy mniejsze wspólnoty, które w Kościele są. W tej właśnie wspólnocie Chrystus pielęgnuje poprzez sakramenty święte każdego poranionego grzesznika, który pozwala się wsadzić na bydle osiołka. Pozwala zawieźć się do gospody i poddaje się tej pielęgnacji sakramentalnej. Następnego dnia Samarytanin wyjmuje 2 denary, daje gospodarzowi gospody i mówi: miej o nim staranie. 2 denary wyobrażają tutaj zapłatę za nasze ocalenie, za nasze uzdrowienie. Te denary oznaczają strumień wody i krwi, który wypływa z przebitego serca Jezusa, oznaczają bolesną mękę i śmierć Zbawiciela na krzyżu. Ten skarb Samarytanin, czyli Jezus, powierza gospodarzowi gospody. Gospodarzem gospody Kościoła jest Ojciec Święty, kolejny następca świętego Piotra. Gospodarzami gospody Kościoła są biskupi, są kapłani i również świeccy wierni, którzy poczuwają się do odpowiedzialności za ludzi, którzy potrzebują pomocy, ludzi, którym chcą świadczyć miłosierdzie. Miej o nim staranie.
to znaczy czuj się odpowiedzialny za człowieka poranionego, pozwól, aby wrócił do zdrowia. Jeżeli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Co to znaczy więcej wydasz? Cóż możemy dodać do tego skarbu, jakim jest ofiara Jezusa, jakim jest najdroższa krew przelana na krzyżu, jakim są sakramenty święte. Oto, jak powiada święty Paweł, uzupełniamy przez nasze modlitwy, nasze cierpienia, nasz trud, dobre czyny, które spełniamy, jednocząc się z Jezusem, z Jego krzyżem, uzupełniamy cierpienia Jezusa. On pragnie, abyśmy z Nim jako Zbawcą współpracowali, tak jak powołany jest człowiek od początku do współpracy z Bogiem Stwórcą. Czyli współpraca z Bogiem Stwórcą, a następnie z Bogiem Zbawcą w Jezusie Chrystusie sprawia, że możemy i świadczyć dobro innym na miarę naszego powołania i odpowiedzialności i osiągnąć zbawienie we wspólnocie, wraz z innymi. Oddam tobie, gdy będę wracał, mówi Samarytanin. Kiedy Jezus będzie wracał? Gdy powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych i wtedy wynagrodzi wszelkie dobro, nawet kubek wody podany spragnionemu do picia w Jego imię, spełnione z miłości. Spełnione w duchu wierności Bogu, który jest miłością, po to, aby przykazanie miłości tutaj na ziemi uobecnić. I pyta Pan Jezus, kto okazał się bliźnim człowieka, który wpadł w ręce zbójców i ów uczony w piśmie odpowiada prawidłowo, ten, który mu okazał miłosierdzie. I Jezus wzywa, idź ci ty czyń podobnie. Co to znaczy? To znaczy, naśladuj miłosiernego Samarytanina, naśladuj Jezusa Chrystusa. Każda msza święta kończy się po błogosławieństwie, idźcie, ofiara spełniona, słowami, idźcie. Ofiara spełniona, czyli ofiara Jezusa Chrystusa spełniona, a nasze ofiara mają jakby dopełnić. Mamy dodać swoją ofiarę do ofiary Jezusa Chrystusa. Idźcie tą drogą, którą szedł miłosierny Samarytanin, gdy zobaczył poranionego, jego podniósł, jego zaprowadził do gospody, w tej gospodzie jego pielęgnował, a następnie wezwał gospodarza gospody, aby miał o nim staranie. Patrzmy, całe nasze powołanie zawiera się w tej przypowieści. Wezwani jesteśmy do pełnienia miłości miłosiernej, do naśladowania Jezusa Chrystusa, do korzystania z sakramentów świętych, do pełnienia dobrych czynów, do okazywania współczucia i miłości miłosiernej ludziom, których w jakimś sensie powierza nam Bóg, których spotykamy na naszej drodze. Ostrzega Pan Jezus w tej przypowieści przed brakiem miłosierdzia. Przecież będziemy sądzeni z miłości miłosiernej, jak czytaliśmy wczoraj, poprzednio, w Ewangelii według świętego Mateusza, w 25 rozdziale, w scenie sądu ostatecznego. Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mówi Pan Jezus, sędzia, król, uczyniliście mnie, a czego nie uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnie nie uczyniliście. Czyli popełniliście grzech obojętności, braku miłosierdzia, grzech zaniedbania dobra, które mogliście uczynić, ale tego zaniechaliście. Któż to są ci bracia najmniejsi Jezusa Chrystusa? Bratem najmniejszym jest ów poraniony człowiek, który wpadł w ręce zbójców, a dosłownie braćmi najmniejszymi są najmniejsze istoty ludzkie. Czyli obojętność, wzgarda, nienawiść posunięta aż do morderstwa wobec dzieci poczętych, wobec człowieka w fazie zarodkowej czy płodowej, jest jaskrawym, okrutnym grzechem przeciwnym powołaniu do miłości miłosiernej. Wśród tych braci najmniejszych i najsłabszych trzeba, abyśmy zobaczyli ten
cichy holokaust, to ciche ludobójstwo, ukryte ludobójstwo, ten niemy krzyk dzieci poczętych, zabijanych w łonach matek. Jest to największe ludobójstwo w dziejach świata. Ludobójstwo aborcji jest od niedawna powiększone przez ludobójstwo in vitro, przez ludobójstwo działania środków wczesnoporonnych, spirali domacicznej czy pigułki RU486. Trzeba wiedzieć, że producentem tej ludobójczej pigułki jest niemiecki koncern Hoechst, który pod zmienioną nazwą kontynuuje działalność koncernu IG Farben. Jest to ten sam koncern IG Farben, który wytwarzał gaz trujący do komór gazowych obozów, niemieckich obozów zagłady w latach II wojny światowej. Czyli ludobójstwo przybrało nową postać i w imię miłości miłosiernej, wierności pierwszemu przykazaniu miłości Boga i bliźniego, w imię człowieczeństwa trzeba, abyśmy ze wszystkich sił dali świadectwo miłości wobec dzieci poczętych i życia i prawa do życia każdej istoty ludzkiej od poczęcia w łonie matki bronili. 24 marca w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Życia. 24 marca wypada w tym roku w niedzielę palmową. Trzeba, abyśmy w tym właśnie dniu w jakiś sposób wyrazili, czy przez pochody organizowane, czy przez modlitwę, czy przez udział w nabożeństwach kościelnych, w drodze krzyżowej, nasz sprzeciw wobec niszczenia życia dzieci poczętych i nasze pragnienie, aby życie każdego człowieka było bezwarunkowo uszanowane od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć i aby w świetle wiary oblicze Jezusa Chrystusa było dostrzeżone w każdej poczętej istocie ludzkiej. Natomiast 25 marca co roku, w dniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego, czyli Wcielenia Syna Bożego, z woli błogosławionego Jana Pawła II, wyrażonej w encyklice Evangelium Vitae, obchodzony jest Dzień Świętości Życia. W tym roku, ze względu na Wielki Tydzień, ponieważ 25 marca wypada Wielki Poniedziałek, a następnie oktawę Wielkanocy, uroczystość Wcielenia Syna Bożego, czyli Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, obchodzona jest w liturgii Kościoła 8 kwietnia. Pamiętajmy więc i w dniu 24, w Niedzielę Palmową, i Wielki Poniedziałek, 25 marca, i w dniu liturgicznego obchodu uroczystości Zwiastowania Pańskiego, 8 kwietnia, o powołaniu, które ma każdy z nas, powołaniu do miłości miłosiernej. Tę miłość przyjmujemy i trzeba, abyśmy nią się dzielili i okazali wrażliwość, wyobraźnię miłosierdzia, która ogarnia każdą istotę ludzką, czy to właśnie maleńką istotę najbliższego brata, czy najbliższej siostry Jezusa Chrystusa w łonie matki, czy to istotę w jakiś sposób skrzywdzoną, porzuconą, narażoną na śmierć. Oby poprzez czy to świadectwo słowa, czy to świadectwo dobroci, pomocy, współczucia, miłosierdzia, czy przez sprzeciw wobec ludobójczych praw stanowionych, które w wielu krajach obowiązują, czy właściwie w prawie wszystkich krajach na świecie, dopuszczają legalną tak zwaną aborcję, czyli ludobójstwo dzieci poczętych. I w Polsce, chociaż ustawowo zabijanie dzieci poczętych jest ograniczone, to jednak dopuszcza się wyjątki. Można zabić dziecko poczęte na mocy ustawy, korzystając z usług świadczonych przez służbę zdrowia, gdy pocznie się w wyniku gwałtu. Gwałciciel może być
jakoś ukarany. Chodzi nawet nie tylko o gwałt, ale o podejrzenie gwałtu. Kolejnym pretekstem, żeby zabić dziecko poczęte, jest przypuszczalne, prawdopodobne uszkodzenie, upośledzenie czy choroba rozwijającego się w łonie matki człowieka. I wreszcie jakieś domniemane zagrożenie dla życia i zdrowia matki. Współczesna medycyna potrafi leczyć i dziecko, i matkę. Rzadkie są przypadki, żeby zaniechanie pewnej terapii szkodliwej dla dziecka mogło doprowadzić do wcześniejszej śmierci matki. Tutaj przykład wierności, bohaterstwa daje święta Joanna Beretta Mola, patronka macierzyństwa, patronka miłości wobec każdego poczętego dziecka. I powtarzają się takie sytuacje, one są rzadkie. Najczęściej można bronić życia i matki, i dziecka, nie poprzez zaniechanie terapii wobec dziecka, czy stosowanie takiej terapii wobec matki, która szkodzi dziecku aż po jego śmierć. Wiedza medyczna pozwala oboje traktować jako pacjentów wartych i godnych tego, żeby ich życie było za pomocą dostępnych metod bronione. Tak więc nie ma usprawiedliwienia dla żadnego z tych trzech wyjątków. Pewne próby, aby ustawowo zakazać zabijania dzieci, gdy podejrzane jest ich upośledzenie, gdy diagnoza prenatalna wykazuje duże prawdopodobieństwo jakichś defektów. Obecny Sejm wraz z Senatem i prezydentem i rządem nie przychylają się do takiego rozwiązania, chociaż w tych kręgach jest wielu katolików, którzy jednak traktują swój katolicyzm bardzo wybiórczo, bardzo selektywnie, co zresztą wyraziła obecna marszałek Sejmu, a poprzednio minister zdrowia, pani Kopacz, w ten sposób, że powiedziała: jestem katoliczką, ale skazuję na śmierć dziecko Agaty, bo do tego zobowiązują mnie przepisy, czyli za drzwiami mojego gabinetu na zewnątrz jestem katoliczką, a wewnątrz stosuję się do przepisów. Zresztą czyniła to w sposób pochopny i nadgorliwy, gdy chodzi o ten znany przypadek dziecka Agaty. Koleżeńskie współżycie dwojga młodych potraktowała jako przestępstwo i doprowadziła do tego, że dziecko owej Agaty zostało zabite, chociaż ona sama wahała się, a byli obrońcy życia, którzy gotowi byli świadczyć jej pomoc. Przy tym zabicie dziecka jest zarazem wielką raną zadaną matce, a także ojcu, a także tym, którzy w tym morderstwie współdziałali. Dzisiejsza poprawność polityczna stopniowo eliminuje takie słowa i takie określenia, które pozwalają w jednoznaczny sposób odróżnić prawdę od kłamstwa, obronę życia od działania przeciwko życiu, od zbrodni, zabójstwa, ludobójstwa, śmierci. Można więc będzie niedługo w Polsce sobie wyobrazić taki przypadek, że ktoś, kto zabija dziecko poczęte, postępuje zgodnie z prawem, natomiast ktoś, kto nazywa ten fakt po imieniu, czym on w istocie jest, postępuje przeciwko prawu, bo posługuje się mową nienawiści, a kodeks przewiduje, czy niebawem będzie przewidywał kary. Różne są sposoby
destrukcji relacji między matką i dzieckiem, między ojcem i dzieckiem, między matką a ojcem, mężem i żoną, destrukcji życia rodzinnego w szczególnie okrutny sposób. Miłość małżeńską, miłość rodzicielską niszczy się przez propagowanie czy to środków antykoncepcyjnych, czy to środków wczesnoporonnych, ludobójczych, czy to metody in vitro ludobójczej, czy to dostępności niekiedy na koszt podatnika, czyli sposób refundowany przez budżet państwa, tak zwanej aborcji w różnych okresach od poczęcia, niekiedy aż po rozwiązanie w Stanach Zjednoczonych długo obowiązywało prawo, bezprawie w istocie, zezwalające na zabójstwo przez częściowy poród, zabijanie dziecka właściwie rodzącego się przez okrutne uśmiercenie go częściowo będącego jeszcze w łonie matki. A przy tym propagowanie wiedzy o tym, czym jest aborcja, czym jest in vitro, czym jest działanie środków wczesnoporonnych, choćby poprzez wystawy w miejscach publicznych, jest policyjnie ścigane także w Polsce. Ci, którzy propagują wiedzę o tych współczesnych formach ludobójstwa, są szykanowani, są represjonowani. Wystawy bywają niszczone. Czyli zmierza się ku takiej prawnej, w istocie bezprawnej sytuacji, gdy dobro jest represjonowane, natomiast zło jest dozwolone, a jeszcze refundowane przez podatnika. Czyli ktoś, kto płaci podatki, ma być świadomy tego, iż częściowo finansuje działanie zbrodnicze. Nie można więc odłączyć osobistej odpowiedzialności za nasze czyny i wybory od społecznej odpowiedzialności za to, co się dzieje w kraju, co się dzieje w państwie, co się dzieje w parlamencie, w jaki sposób posłowie, senatorowie, prezydent czynią użytek ze swojej władzy ustanawiania, popierania ustaw złych albo dobrych. Czyli jeżeli ktoś popiera partię, która deklaruje zło w swoim programie albo w swojej praktyce parlamentarnej, społecznej, politycznej, jeżeli ktoś na taką partię głosuje, jeżeli ktoś popiera poszczególnych polityków, łącznie z premierem i prezydentem, którzy szerzą zło, choćby udawali katolików, ten sam ponosi odpowiedzialność za zło, które potem się w wymiarze państwowym spełnia. Ksiądz Piotr Skarga powiedział: mniejszy to grzech jest człowieka zabić, niż na stanowieniu prawa pobłądzić, bo ono złe prawo długo będzie ciała i dusze ludzkie zabijało. Czyli zabójcą nie tylko jest morderca, który za pomocą jakichś narzędzi uśmierca człowieka, kierując się różnymi motywami, ale zabójcą jest też ten, kto popiera i ludzi, i takie prowadzone przez nich rozwiązania prawne, które legalizują zabijanie na społeczną, masową skalę. Bądźmy tego świadomi w naszej ojczyźnie, oby katolicyzm nie ograniczał się do spraw osobistych, ale ogarnął również sprawy społeczne. Chodzi tu o katolicyzm, o rozumienie Ewangelii, przykazań Bożych, ale chodzi tu również o moralność naturalną, która w przykazaniach jest zawarta i która odnosi się do wszystkich ludzi, czyli nie tylko w imię katolicyzmu, ale w imię po prostu człowieczeństwa. Trzeba bronić życia dzieci
poczętych, gdy w Sejmie Komunistycznym w roku 1956 przeprowadzano ustawę legalizującą aborcję na życzenie w Polsce. Było to 27 kwietnia 1956 roku. Jedyny poseł katolik Jan Dobraczyński powiedział, że jako katolik nie może głosować za ustawą legalizującą aborcję, czyli zabijanie niewinnych ludzi. I wtedy ksiądz prymas Stefan kardynał Wyszyński powiedział, że sprzeciw wobec ustawy legalizującej aborcję ma jako motyw nie tylko katolicyzm, czyli wiarę, wyznanie, bo ktoś powie, no to katolicy, przestrzegajcie swojego dekalogu, natomiast nie narzucajcie innym takich rozwiązań, które nie są zgodne z ich przekonaniami. Otóż chodzi tu o człowieczeństwo. Czyli Janie Dobraczyński, powiedział ksiądz prymas, nie tylko jako katolik, ale jako człowiek, masz prawo i obowiązek sprzeciwić się aborcji jako ludobójstwu, jako zabijaniu dzieci poczętych. Po to, aby zrozumieć swoje człowieczeństwo, a każdy jest stworzony na obraz Boga w Trójcy Świętej, jedynego, czy Boga wierzy, czy nie wierzy, aby uszanować godność ludzką każdego człowieka, swoją, a także innych ludzi, od poczęcia po naturalną śmierć, życie i prawo do życia, trzeba mieć prawe sumienie i katolicyzm sprzyja ukształtowaniu prawego sumienia, ale są tacy fałszywi katolicy, którzy sumienie mają znieprawione. I wydaje mi się, że można pogodzić postępowanie wbrew Bożym przykazaniom, szerzenie zła zewnętrznym katolicyzmem. Na zasadzie jestem praktykujący, ale niewierzący. Czyli problemem takiego fałszywego katolicyzmu jest z jednej strony postawa praktykujących i niewierzących, a z drugiej strony postawa wierzących i niepraktykujących. Jedna i druga postawa jest wewnętrznie sprzeczna, z jedną i drugą możemy spotkać się w naszym życiu, a niekiedy jakoś odkryć ją w pewnej mierze sobie, w swoim postępowaniu. Oby rachunek sumienia oznaczał nawrócenie się ku człowieczeństwu i ku katolicyzmowi rozumianemu jako wierność Jezusowi Chrystusowi, wierność Bogu, prawo Bożemu, dekalogowi Ewangelii Jezusa Chrystusa, jako poddanie się władzy Boga, co w wymiarze narodowym i państwowym powinno przybrać postać w Polsce i w innych państwach, narodach intronizacji Jezusa na króla państw, króla narodów. Pan Jezus takim orędziem do Polski, do Polaków się zwrócił w latach 30. Do tej pory jego wola nie została spełniona. Oby wszelkie władze społeczne, polityczne, państwowe uznały wyższość nad sobą władzy Boga, która przychodzi do nas w osobie Jezusa Króla. Króla Wszechświata, ale zarazem Króla Narodów. Króla Wszechświata z woli Boga Ojca, natomiast Króla Narodów w tej mierze, w tym czasie, w jakim żyjemy, w czasie Bożego Miłosierdzia, w jakiej gotowi jesteśmy z wiarą, odwagą poddać się panowaniu Jezusa Chrystusa, spełniać władzę w zakresie swoich kompetencji, mniejszą czy większą, każdy jakąś władzę ma i ją spełnia, ale poddając się panowaniu Jezusa Chrystusa, także w wymiarze narodowym i państwowym. I tak jak Matka Najświętsza jest od stuleci przecież, od XVII wieku, od ślubów króla Jana Kazimierza, Katarzyny Lwowskiej, królową Korony Polskiej, królową Polski, tak trzeba, aby wraz z nią królował w naszej ojczyźnie Jezus Chrystus. W przeciwnym razie Polska, tak jak tego jesteśmy świadkami już teraz, zdąża w stronę rozpadu, rozkładu, zniszczenia, zagłady naszego narodu, naszego państwa, wspólnot rodzinnych w Polsce, wspólnoty Kościoła w naszej
ojczyźnie, chociaż poszczególni ludzie w najgorszych nawet warunkach upadku, rozpadu wspólnot mogą ocalić swoje sumienie, swoją godność ludzką, katolicką, swoją świętość, swoje wezwanie do życia wiecznego we wspólnocie z Bogiem. Przykładem są tutaj święci męczennicy obozów zagłady, określanych mianem piekło na ziemi. W piekle na ziemi można osiągnąć zbawienie. Natomiast warunki piekła na ziemi nie sprzyjają świętości, osiągnięciu zbawienia. Im więcej tego piekła jest w naszej ojczyźnie, tym trudniej jest tak kształtować, zwłaszcza dzieci i młodzież i ludzi jakoś zdezorientowanych w tych nihilistycznych, relatywistycznych warunkach, wzmacnianych przez obcą nam propagandę, tak ukształtować swoje sumienie, żeby wytrwać, żeby dochować Bogu wierności do końca. Oby taka decyzja poparta skorzystaniem sakramentu świętych, sakramentu pojednania, sakramentu Eucharystii, poparta odniesieniem Ewangelii do przykazań Bożych, dekalogu, do siebie, do swojej sytuacji i osobistej, i społecznej, rodzinnej, państwowej, narodowej. Oby taka decyzja właśnie wewnętrzna, mocna, połączona z oddaniem się Bogu i poddaniem się władzy Chrystusa, w nas się dokonała. Tak nam dopomóż Bóg, który nam Chryste zawsze i wszędzie. Niech będzie pochwalony Chrystus, Bóg zapłać. Oh.